Cześć. Cześć. Witamy Was jak zwykle na dziedziowej kanapie. Dzisiejszy temat tak może trochę faktycznie... Na czasie. Na czasie, może faktycznie, może dlatego, że pewne rzeczy się dzieją, bo będzie to temat o nazwie odporność, infekcje i wirusy. Oczywiście nie będziemy się tutaj mądrzyć na temat koronawirusa, ponieważ tak naprawdę nie znam jeszcze kogoś, kto jest mądry na ten temat, bo osoby, które walczą z tym, no też nie mają zbyt dużej wiedzy, jeszcze jest to nowe, więc bylibyśmy po prostu totalnymi idiotami, gdybyśmy spróbowali się mądrzeć na ten temat, bo nie mamy o tym pojęcia. Natomiast wiadomo, że nawet taki koronawirus, czy jakikolwiek inny wirus, wirus grypy zwykłej, który panuje na przykład w tej chwili u nas we Wrocławiu, to jest też wirus. Wszystko to jest wirus i tak naprawdę czy wirusy, czy infekcje to są niestety takie niefajne dolegliwości, które dopadają osoby o obniżonej odporności. Dlatego ta odporność tak naprawdę jest bardzo istotna. I tutaj no, chciałbym powiedzieć, że tak naprawdę sport ma dość duże znaczenie, kluczowe wręcz bym powiedział, jeśli chodzi o odporność, ale tak nie do końca, dlatego że przypisanie sportowi odporności jest taką krzywą. Czyli sport do pewnego momentu aktywności, wyczerpania organizmu podnosi nam tą odporność i jest naprawdę bardzo fajnie, ale potem dochodzi do takiego punktu kulminacyjnego i już bardziej intensywny sport, bardziej podchodzący, podwyczynowy, bardziej naprawdę ciężki obniża nam tą odporność. Tak, to ja tu wtrącę od razu, że wysiłek fizyczny stymuluje układ odpornościowy do walki z infekcjami, do obrony naszego organizmu. Stymuluje zarówno tą część komórkową, jak i humoralną, tą specyficzną i niespecyficzną. Podnosi poziom leukocytów, podnosi poziom neutrofili, czyli tych wszystkich komórek odpowiedzialnych za walkę i z wirusami, i z bakteriami, z tymi nadkażeniami bakteryjnymi. I jest bardzo zalecane, jeśli chodzi o wzmocnienie odporności, ale tak jak Paweł powiedział, jest to parabola, czyli za chwilę przy bardzo intensywnym wysiłku fizycznym, kiedy przesadzamy, kiedy przetrenowujemy się, podwyższa się poziom kortyzolu, który jest hormonem, który wywołuje immunosupresję, czyli zatrzymuje działanie układu odpornościowego i na przykład poziom przetrenowania można właśnie też zdefiniować ilością infekcji, która się pojawia u sportowca. Tak, jest tego bardzo dużo, ale biorąc pod uwagę jakby tą pierwszą część, kiedy ta odporność ucieka nam fajnie do góry, podnosi się i ta odporność jest coraz większa, no tutaj przede wszystkim jakby zwracam się do osób dojrzałych, do seniorów, do osób już w jakimś tam okresie wieku, które no niestety ich czynności ruchowe, jakiekolwiek związane, już nie mówię ze sportem, ale rekreacją nawet, są na niskim poziomie, do tego albo praca jest siedząca, albo już pracy w ogóle nie ma, no to ta odporność no niestety bardzo mocno spada, dlatego wszelkiego rodzaju wirusy, infekcje bardzo mocno atakują takie osoby, dlatego też zachęcam seniorów, osoby po 50, 60, żeby naprawdę próbowały troszeczkę zająć się sportem. Ja zauważyłem w tej chwili w klubach, że coraz więcej jest takich panów i pań w takim wieku już troszkę zaawansowanym, które naprawdę się ruszają. To jest fantastyczne, że te osoby nagle zrozumiały, że sport oczywiście na pewnym poziomie bardzo mocno pomaga. Pomaga w tym, żeby żyć lepiej, żyć bardziej intensywnie i przede wszystkim mieć więcej z tego życia radości. Także tutaj właśnie chciałem to zaznaczyć, że właśnie ta intensywność oczywiście do pewnych granic jak najbardziej jest polecana wszelkim osobom, którym no, odporność troszeczkę zaczyna spadać. Tylko jedno pytanie. Czy trenujemy, jak jesteśmy lekko przeziębieni? No właśnie, to jest bardzo. Tak. To jest ciągłe pytanie nawet moich podopiecznych. Panie Pawle, jestem troszkę, coś mnie bierze. Czy mam trenować, czy nie? No, to jest taka zasada dla wszystkich tutaj, dla Was, którzy borykają się z tym problemem. Jest taka zasada szyi. Czyli jeśli objawy jakiegoś przeziębienia, czy infekcji wirusowej, która się zaczyna, są od szyi w górę, mam tu na myśli lekki katar, taki wodnisty wyciek z nosa lub lekko żółtawy. Troszkę kaszlu. No właśnie nie, jeszcze nie. Ale takiego tutaj przygardłowego, znaczy o tym mówię. Oczywiście nie mówię o głębokim kaszlu. Tak. Czyli wyciek z nosa, ból gardła, lekki ból głowy, bez objawów ogólnoustrojowych, bez gorączki, to można pod pewnymi warunkami pójść na trening.
ten trening musi być mniej intensywny niż taki, który robimy, jak jesteśmy w pełni zdrowi. Czyli na 50-60%. 50-60%, tak eksperci twierdzą. I co ważne, no, jeśli możemy, to nie idziemy na siłownię, nie idziemy w miejsca publiczne, żeby nie zarażać innych ludzi. Tak, bo to może być infekcja bakteryjna, może być wirusowa, tego tak. Nie wiemy. I jeżeli tak. Jest żebyśmy to nie roznosili po prostu jeżeli tego... jest to infekcja wirusowa, no to idziemy i po prostu załatwiamy całą resztę ludzi, tam jest. Więc trenujcie w warunkach domowych, idźcie na powietrze, zróbcie jakiś trening taki w terenie. Raczej nie udawajcie się na treningi w zamkniętym pomieszczeniu. I mówię, duża doza rozsądku tutaj jest potrzebna, obserwujcie swój organizm. Jeśli na przykład w trakcie treningu czujecie się coraz gorzej, tak? Jeśli się te objawy nasilają, stop, wracacie do domu i nie trenujecie więcej, robicie sobie przerwę, czekacie aż infekcja zniknie. Jeśli czujecie się coraz lepiej, bo też się tak może zdarzyć, że trening będzie sprzyjał poprawie samopoczuciu, no to jest sygnał, że nie robicie sobie krzywdy, tak? Jeśli natomiast objawy są ogólnoustrojowe i od szyi w dół, czyli taki intensywny kaszel, gorączka, stany podgorączkowe, ogólne osłabienie, bóle mięśni stawów, biegunka, absolutnie zakazane jest pójście na siłownię i w ogóle zrobienie jakiegokolwiek treningu, bo udowodniono, że w czasie wysiłku fizycznego tak rozlegle rozwinięta infekcja może się szybciej namnażać, może dawać silniejsze objawy, może spowodować pojawienie się powikłań. No, najgorsze powikłania po różnego typu wirusach, chociażby grypy czy tego słynnego naszego koronawirusa, to ostra niewydolność oddechowa wynikająca z ciężkiego zapalenia płuc, bądź piorunująca niewydolność serca wynikająca z zapalenia mięśnia sercowego. I tutaj naprawdę to jest taki stan, kiedy masz gorączkę, kiedy czujesz się bardzo źle, no to jest dyskwalifikujące do zrobienia treningu, bo nie daj Boże, z lepiej krążącą krwią, intensywnie krążącą krwią ten wirus się rozejdzie po organizmie, dostanie się do mięśnia sercowego, spowoduje stan zapalny, a to może skutkować no, powikłaniami tak groźnymi dla życia i zdrowia, no, mogą się skończyć śmiercią pacjenta, nawet w takim skrajnym przypadku, a w łagodniejszym przypadku masz pół roku braku treningu, bo mniej dokładnie, więcej po zapaleniu mięśnia sercowego lekarze zakazują jakiegokolwiek, około pół roku wycofania się z aktywności fizycznej. Więc możecie trenować, ale tylko i wyłącznie jak mówię, no, lekki katarek, ból głowy i też bardzo rozsądnie, umiarkowanie. I tutaj jeszcze dodam taką jedną rzecz, bo Tomasz tutaj powiedział przy tych właśnie takich bardziej ciężkich stanach chorobowych, żeby nie trenować. Poruszył tutaj tematy takie bardzo już ekstremalne. Ja powiem może o takich też prostych. W momencie, kiedy jesteśmy chorzy, już zaczyna się gorączka, idziemy na trening, po pierwsze osłabiamy jeszcze bardziej ten organizm. Tak. I on po prostu w tym momencie, on nie ma najmniejszej siły na walkę z infekcją, z wirusem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz... No mięśnie konkurują o energię z układem odpornościowym. Tak. Dokładnie. I to jest właśnie to. A następna rzecz, robimy taki trening, mamy lekką gorączkę i nagle czujemy się świetnie. Wydaje mi się, wtedy tak... No endorfiny się mogą pozwolić. No super, że poszedłem na trening, bo się świetnie czuję, tylko potem wracamy do domu i po prostu jest totalna amba, Fatima, padamy i jesteśmy naprawdę totalnie rozłożeni. To jeszcze jedna głupota jest. No, już mówię o jeszcze jednej głupocie, którą można zrobić. Naszpikować się lekami, które tłumią objawy, tak, i pójść na trening. Tak, dokładnie. Tak? No też człowiek się czuje dobrze. Tak, bo nie czujemy bo nie tego, czujemy, co się tak. dzieje. Dokładnie. My tylko praktycznie ogłuszyliśmy naszą głowę, tak. żeby nie przyjmowała jakichkolwiek informacji od naszego organizmu, że jest źle i nam się wydaje, że jest super, a jest naprawdę coraz gorzej. Także to nie jest fajne. To tak z treningiem jest. Jeśli chodzi o to wzmocnienie odporności, kolejne dwie rzeczy też są warte przedyskutowania. To jest wysypianie się, Bo każda deprywacja snu, czy na przykład gorsza jakość tego snu, zbyt krótki, z przebudzeniami i tak dalej, powoduje, że układ odpornościowy też gorzej pracuje. I też to wynika chociażby z hiperkortyzolemii. Oraz ciekawą taką metodą na wzmocnienie odporności to są takie metody fizykalne polegające na tym, że za pomocą głównie zmian temperatur powodujemy gwałtowne rozszerzanie bądź zwężanie naczyń krwionośnych i to jest bodziec dla układu odpornościowego, żeby lepiej pracował.
I takimi metodami wzmacniającymi odporność jest chociażby chodzenie do sauny, tylko tutaj musi być to zrobione zgodnie ze sztuką, czyli wchodzimy, przegrzewamy organizm w wysokiej temperaturze, a potem schładzamy się zimną wodą i znowu robimy takie cykle. To może być na przemian zimny, gorący prysznic. To mogą być, to może być morsowanie lub tak zwana ścieżka Kneippa. Sebastian Kneipp to był taki znany bawarski lekarz z XIX wieku, który bardzo interesował się naturoterapią i hydroterapią. I on zauważył, że ludzie, którzy mają osłabioną odporność, stosując pewną metodę właśnie księdza Kneippa, bardzo szybko odzyskują zdrowie i nie chorują tak często. Jak ta metoda wygląda? To jest moczenie nóg, stóp na przemian w zimnej i gorącej wodzie. Wygląda to tak, że bierzemy miskę na przykład z wodą o temperaturze około 50-60 stopni, czyli taką, którą czujemy, że jest gorąca, ale jeszcze nas nie parzy, na około 1-2 minut, a potem od razu wsadzamy do zimnej wody na 10-15 sekund, a zimna woda, tu mam tu na myśli 5-6 stopni, czyli też taka mroźna, tak jak z potoku, ze strumienia. I potem znowu wsadzamy nogi do ciepłej wody i tak robimy 6-10 cykli i ostatni ma być w zimnej wodzie. To jest ścieżka Kneippa. Dlaczego ścieżka? Bo w niektórych uzdrowiskach jest po prostu zrobione takie miseczki z tą wodą i pacjenci idą sobie taką ścieżką Kneippa tak zwaną. Więc te metody metody z wykorzystaniem ciepłej, zimnej wody są bardzo skuteczne, jeśli mówimy o wzmocnieniu odporności, oczywiście przed walką z infekcjami. Nie robi się tego, jak już jesteśmy chorzy. Wtedy już jest za późno. Te metody powinniście zastosować, jeżeli chcecie się ustrzec przed infekcją, bądź chcecie na tyle wzmocnić odporność, że ta infekcja przebiegnie bardzo łagodnie. Tak? Okej, to teraz może o... Jeszcze tylko jedną rzecz na temat właśnie zwiększenia tej odporności. Bardzo istotne jest, żeby nie przegrzewać się. Bardzo dużo osób po prostu ubiera się dużo cieplej niż powinno. Tak. I to jest naprawdę duży problem, bo w czyli tym momencie... Czyli ważne są wahania temperatur, a nie dokładnie. Tutaj wyziębienie i nie przegrzanie. Tak, Tomek powiedział, wahania temperatur działają na plus, a niektóre wahania temperatur działają na minus, bo jesteśmy bardzo ciepło ubrani, pocimy się, po czym nagle się przebieramy, rozbieramy, nagle jest troszeczkę chłodniej, zaczynamy nam być zimno, więc te zmiany temperatur znowu działają w drugą stronę. Ja praktycznie którąś już zimę, faktem jest, że ze względu na to, że moja praca jest taka, że ja pracuję w klubie sportowym, więc no, chodzę w bluzach, nie chodzę może w jakichś tam płaszczach, kurtkach i tak dalej, ale zakładam koszulkę z krótkim rękawkiem, na to zarzucam bluzę i ja tak chodzę w zimie. Ja nie zakładam nic bardzo gorącego i tak naprawdę choruję naprawdę bardzo, bardzo rzadko. Czasami mi się zdarzy, oczywiście jak każdemu, no bo wiadomo, no nie jestem tutaj Himenem, żeby nie zachorować, ale choruję rzadko. Natomiast bardzo często zdarza się chorowanie u osób, które się bardzo mocno przegrzewają, bardzo ciepło ubierają, później się rozbierają, potem się znowu ubierają, no i to nie działa naprawdę fajnie. Także bardzo istotne jest to, żeby zmiany temperatur, które robimy jakby tak no, celowo pewne rzeczy na zwiększenie odporności, o których Tomasz mówił, to jedno, ale nie dopuszczać do jakby tych zmian temperatur, ale pod innym kątem, w momencie, kiedy na przykład jest tam za ciepło, my się przypocimy i potem nagle wchodzimy w klimat chłodniejszy. Także mówię, i w jednym, i w drugim przypadku tak naprawdę no, podstawową rolę grają temperatury. Tak. Różnica temperatur. Różnica temperatur, duża różnica temperatur, ale stosowana w krótkim okresie czasu. Dokładnie. Tak? Dokładnie. I przez krótki, przez no, tak jakby w sposób taki stymulujący. Mm-hmm. Stymulujący na organizm właśnie za pomocą głównie wody, tak? Te prysznice, tak, czy sauny. Czyli to taki in plus właśnie. Tak, in plus. Na zwiększenie odporności. Tak. Dobrze, teraz przejdźmy do tych elementów dietetyczno-suplementacyjnych. Bo to też robi dużą robotę, tak? Właściwie najważniejszą, bo jakby lek, niech twój lek będzie twoim, niech twoje pożywienie będzie twoim lekiem. Tak jak to sławny
kto to powiedział? Bo, może no właśnie zapomniałem, ja zacząłem myśleć, myślałem, że... Hipokrates, oczywiście, tak, przepraszam. No. Hipokrates, tak, tak, no, Hipokrates. Zacząłem myśleć, jak zacząłeś o tym mówić i mówię, kurde, nie mogę sobie tak, wspomnieć. Tak, tak, tak. No. No. To Hipokrates właśnie powiedział, że jedzenie jest naszym lekiem. Jedzenie tak. jest naszym lekiem i można bardzo dużo zrobić za pomocą pewnych zmian w diecie i żeby właśnie, szczególnie w przypadku wzmocnienia układu odpornościowego. Jeśli chodzi o taką dietę, która wzmacnia odporność, no to powinna być, oczywiście tutaj jakby nie odkryję Ameryki, odpowiednio zbilansowana, nieprzetworzona i obfitująca w białko, które jest niesłychanie ważne do produkcji różnych substancji, które układ odpornościowy wytwarza do namnażania się, do produkowania przeciwciał, do syntezy glutationu i innych substancji, które są niezbędne do tego, żeby układ odpornościowy był w najwyższej formie. W przypadku, jak się pojawią jakieś objawy chorobowe, no to pierwszym chociażby objawem jest infekcji jest taki jadłowstręt, tymczasowy, przejściowy jadłowstręt, który jest naszą naturalną też trochę zaprogramowaną jakąś tam obroną przed spożywaniem nadmiernej ilości kalorii, żebyśmy nie zużywali energii na trawienie, wchłanianie i metabolizowanie. Tylko na walkę z infekcjami. Dokładnie. Zwierzęta to samo, jeżeli zwierzę jest chore, no to gdzieś chowa się w kąt i unika spożywania pokarmów. Oczywiście nie mówię tu, żeby teraz głodować, żeby fastingować, bo ta ilość, pewna ilość białek, tłuszczu, węglowodanów jest niezbędna do tego, żeby układ odpornościowy funkcjonował na najwyższym poziomie. Jeśli chodzi o gorączkę, no to wtedy, Paweł, wiemy... Przede wszystkim musimy ograniczyć... Dużo pijemy, bardzo dużo pijemy wody. Ograniczamy ilość białka, no i staramy się podawać jak najbardziej domowe jedzenie, zwykłe, normalne jedzenie, które spowoduje to, że dostarczymy trochę tłuszczy, trochę węglowodanów na to, żeby nasz organizm miał siłę na walkę z chorobą. I to jest jedno. Cudowną rzeczą jest bulion, czyli rosół. Tak. Zwany penicyliną żydowską. Żydowską, tak. Dokładnie. I taki tłusty, prawdziwy tłusty rosół, nie jakiś robiony taki na gwoździu, tylko naprawdę na kurze, robi naprawdę świetną robotę. Dlatego niejednokrotnie swoim podopiecznym, którzy są na dietach i starają się lepiej wyglądać, pracują nad tym, mówię, że jeżeli jesteś chory i on mi pisze, że ma gorączkę, że jest chory, odstawiasz całkowicie dietę, idziesz domowo. Zjesz nawet pierogi, naleśniki, jak najbardziej. Zjedz zupełnie normalne jedzenie, ponieważ organizm spożytkuje to na energię. Tam się nic nie odłoży, bo organizm jest tak wycieńczony chorobą, infekcją, wirusem czy czymkolwiek, że on potrzebuje paliwa. Dajmy mu paliwo, on je spożytkuje na to, żeby się bronić. Nic się nie odłoży, nic się nie wydarzy, powiem więcej. Nawet ja czasami kiedy jestem chory i mam gorączkę, zdarza mi się oczywiście, jem wtedy pierogi, naleśniki, jem chleb tostowy, jem te rzeczy, które jestem w stanie zjeść, na które mam ochotę, bo jest ważne, że w momencie, kiedy jestem głodny, to muszę zjeść, a na przykład jedzenia dietetycznego nawet bym nie zjadł, bo ono mi nie wejdzie. Bo już masz jadłowstręt, tak, dokładnie, odrzucam od takich typowych posiłków, które jem. Jem coś innego, dzięki temu ja walczę z chorobą i powiem więcej. Ja po kilku dniach jedzenia czegoś takiego nagle się okazuje, że zaczynam być jeszcze bardziej suchy. Tkanka tłuszczowa schodzi jeszcze mocniej, lekko jestem i tak odwodniony przez chorobę i tak naprawdę wyglądam, jakbym trzymał niesamowitą dietę, a wcinam wtedy wszystko. Ale jest jedno ale. Mhm. Tutaj mam na myśli, żeby ograniczyć do minimum cukry proste. A tutaj to w ogóle nie ma tematu. W ogóle coś takiego, co oglądamy czasami na filmach czy gdzieś tam na reklamach. Syneczku, zjedź pomarańczka, mandaryneczkę, bo ty jesteś chory, to się przynosi mandarynki i owoce. Najgorsze, co można zrobić. Tak, tak. Dlaczego? Bo taka ciekawa teoria jest, że witamina C, którą wykorzystują komórki układu odpornościowego do podczas walki z infekcjami, tak? Witamina C jest tam wszechstronnie wykorzystywana. Witamina C konkuruje z glukozą o miejsce wchłaniania do tych komórek, o miejsce właśnie o te receptory, które
które są odpowiedzialne za to, żeby glukoza czy witamina C przenikały, bo one mają bardzo podobną budowę chemiczną. No i wtedy glukoza po prostu... Wygrywa, no bo glukoza jest jakby paliwem energetycznym dokładnie. Ma priorytet tak. W stosunku do witaminy C. No okazuje się, że witamina C u zwierząt, tych, które produkują witaminę C, właśnie pochodzi z glukozy. Mhm. I to podobieństwo strukturalne jest na tyle duże, że przy nadmiarze glukozy nawet stwierdzono u cukrzyków z niewyrównaną hiperglikemią, czyli u tych, co jest nadmiar cukru we krwi, stwierdzono taki lokalny szkorbut w niektórych tkankach. Czyli mają w organizmie witaminę C, biorą, spożywają ją razem z pokarmów czy suplementów, a w niektórych obszarach mają niedobór tylko i wyłącznie wynikający z tego, że jest nadmiar glukozy, który blokuje transport do komórki. I to też jest bardzo wyraźne w leukocytach, tak? Czyli w komórkach układu odpornościowego. Dlatego właśnie, między innymi, podczas trwania już infekcji ograniczamy do minimum cukry proste. Także nawet te z owoców, czy owoców jakby nie patrzeć, fruktoza jest bardzo silnym cukrem prostym. Tak. Dużo bardziej silniejszym niż nasz cukier do słodzenia. Także ten cukier jest naprawdę mocny. No i w tym momencie ona ma taką siłę, że zabija całkowicie możliwość wchłaniania witaminy C. Tak. Teraz, jak już powiedzieliśmy parę słów o tej diecie, takie ogólniki o tej diecie, bo tutaj mówię, Ameryki nie odkryjemy jakoś za bardzo, te wytyczne są wszędzie podawane, to może powiedzmy sobie już o takich poszczególnych witaminach czy substancjach, które rzeczywiście bardzo silnie wspierają układ odpornościowy, stymulują go i są zalecane w czasie już trwania infekcji. Zacznijmy od znowu glutationu. Fakt, że ten odcinek poświęciliśmy, cały jeden odcinek poświęciliśmy glutationowi. No ale tutaj to niestety się wiąże. Ale bardzo się wiąże i chciałbym nawiązać do pewnych elementów i rozwinąć bardziej ten aspekt immunologiczny. Glutation jest kluczowym antyutleniaczem dla działania układu odpornościowego i to wszystkich elementów, segmentów układu odpornościowego i jest bardzo zużywany w trakcie trwania infekcji. Mhm. Jak spada poziom glutationu, to układ odpornościowy gorzej działa, gorzej się namnaża, sam siebie likwiduje, uszkadza, więc podniesienie poziomu glutationu jest ekstremalnie ważne dla działania układu odpornościowego. Jest taka ciekawostka, że takie zjawisko polaryzacja immunologiczna. Mamy limfocyty TH1 i limfocyty TH2. Limfocyty TH1 to jest działanie komórkowe bezpośrednie, czyli układ odpornościowy bezpośrednio atakuje na przykład zakażoną komórkę przez wirus, bądź komórkę nowotworową. A TH2 to są te limfocyty, które wysyłają przeciwciała, posłańców. Tak. I te przeciwciała na przykład atakują bakterie. I bardzo często jest nierównowaga TH1, TH2 w przypadku i zazwyczaj jest TH2 dominuje. Czyli taka osoba nie radzi sobie z chorobami infekcyjnymi, jakoś tam se radzi z chorobami bakteryjnymi, jeszcze na dodatek ma wielką podatność na alergię. I tą równowagę trzeba zmienić w kierunku TH1. Czym to zrobić? Właśnie glutationem. Glutation ma tą cechę, że stymuluje te limfocyty odpowiedzialne za odpowiedź komórkową. I dzięki temu takie komórki są bardzo agresywne wobec komórek naszego organizmu, które są zainfekowane wirusem. Przez to zmniejszają jakby pulę tych komórek, które to namnażanie się replikacji tego wirusa i atakowanie kolejnych komórek, chociażby w drogach oddechowych. Więc to jest ekstremalnie ważne. Druga rzecz, bo glutation jest wszędzie, to nie tylko w komórkach układu odpornościowego, ale chociażby w tych drogach oddechowych. Jeżeli tam dojdzie do spadku poziomu glutationu, co jest też oczywiste w trakcie trwania infekcji, to uaktywniają się pewne czynniki transkrypcyjne, które wirus wykorzystuje do szybszej replikacji. Czyli spadek glutationu powoduje wzrost replikacji wirusa. Jak podniesiemy poziom glutationu, to wirus nie będzie się tak efektywnie namnażał, nie będzie infekował kolejne komórki. Dlatego w czasie takiego sezonu, jak teraz, w którym teraz jesteśmy, czyli w sezonie tych grypopodobnych infekcji, no i zagrożenia koronawirusem, to powinniśmy stosować wszystkie boostery glutationu. Osoby zainfekowane, osoby chore, mogą nawet się pokusić o wstrzyknięcie sobie glutationu bezpośrednio do żyły czy do mięśnia, a osoby, które chcą tylko wspierać swoją odporność,
powinny zastosować boostery glutationu, o których opowiadaliśmy ostatnio, tylko przypomnę, no takim sztampowym boosterem glutationu jest N-acetylocysteina, lek znany z chorób dróg oddechowych. Tylko też na nią trzeba uważać. Już mówię. Mukolityk, to jest mukolityk. Dawka 600 mg, ta, którą stosuje się u osób dorosłych do leczenia kaszlu mokrego. I tam oczywiście są zalecenia, żeby tam do 17, żeby później w nocy nie kaszleć tak bardzo, żeby efektywnie usuwać tą wydzielinę. Ale my tu mówimy o czym innym. Ta acetylocysteina musi być stosowana w dużo większej dawce, żeby być boosterem glutationu. 1200 do 2400 nawet na dobę. No wchodzimy tu już poza ten margines leczenia. To jest no troszkę na własną rękę. Tutaj musimy jakieś pewne ryzyko wziąć na siebie, ale badania pokazują, że ta dawka nie jest niebezpieczna. Niebezpieczna jest tylko w podaniu dożylnym. No tak? Właśnie. N-acetylocysteina, którą się stosuje na oddziałach intensywnej terapii, jak leczymy zatrucie, chociażby paracetamolem, podawana jest w bardzo masywnych dawkach, ale dożylnie i wtedy zwiększa się ryzyko jakichś działań niepożądanych. My tu mówimy o podaniu doustnym. Przyswajalność jest troszeczkę inna. No jest jednak inna, ale tutaj to ryzyko jakichkolwiek działań niepożądanych jest dużo mniejsze. Głównie co możemy odczuwać na jakieś tam dysfunkcje przewodu pokarmowego, jakieś pieczenie w żołądku, jakieś mdłości, no to jest jedyne, co jest opisywane w przypadku acetylocysteiny. I acetylocysteinę, tak jak ostatnio mówiłem, trzeba brać koniecznie z glicyną. Aminokwasem z glicyną w dawce około 5 gramów, bo taka kombinacja jest ekstremalnie skutecznym boosterem glutationu. Z takich dietetycznych boosterów glutationu tutaj prym jedzie sulforafan z kiełków brokułu. Warto teraz do kanapek czy do sałatek dodawać kiełki brokułu. I myślę, że jak zastosujemy profilaktycznie 1200 mg z glicyną, leczniczo 2400 też z glicyną i trochę sulforafanu, to mamy pewność, że ta ilość glutationu, którą będzie wystarczająca, którą produkuje nasza wątroba, nasze enterocyty w przewodzie pokarmowym, to staje się na obieg, potem do dróg oddechowych i wysyca te komórki i przez to wirus jakby wolniej replikuje i te objawy mogą być dużo słabsze. No i ważne, co najważniejsze, nasz układ odpornościowy, tak? Lepiej działa, skuteczniej, TH1 się podnosi, czyli walka bezpośrednio z wirusem jest dużo skuteczniejsza. Co jest jeszcze bardzo fajnie tutaj, zresztą tak wracając, taki powrót do przyszłości, czyli do przeszłości, czyli do ostatniego filmu na temat witaminy D3. No na przykład bardzo istotne i fajne jest zastosować witaminę D3, witaminę C w momencie, kiedy czujemy się, jak to często na reklamach mówię, czuję się niewyraźnie. Czyli coś zaczyna mnie niby brać, jestem taki nie najlepszy. Ja nawet ostatnio miałem tego typu przygodę, też myślałem, że mnie coś, że tak powiem, bierze. No i zastosowałem sobie witaminę D3 w dawce gdzieś około 20 paru tysięcy jednostek jednorazowo. To był taki duży strzał, około 3000 witaminy C na noc. I powiem szczerze, wstałem rano jak świeży, jakby nigdy nic się nie wydarzyło i czułem się bardzo dobrze. Ale faktycznie witamina D3 w takiej uderzeniowej dawce, łącznie z witaminą C, w momencie, kiedy czujemy się, że coś jest nie tak, ale to nie w momencie, kiedy już się zaczynają objawy choroby, tylko że jesteśmy tacy jakby lekko osłabieni, tak jak to się człowiek czuje przed infekcją jakąś, czy wirusową, czy bakteryjną, wtedy faktycznie możemy sobie bardzo fajnie w tym pomóc. No to parę ale słów ode mnie być, zaraz. To musi być jakby w odpowiednim momencie. Tak. Parę słów ode mnie, nawiązując do witaminy D3, no bo wywołałeś ten temat. Nawet zaleca się, żeby na początku, kiedy pojawiają się pierwsze objawy, no zrobić taki bolus z witaminy D3 przez 2-3 dni i to nawet do 50 tysięcy jednostek. Mamy gościa chętnego na witaminę D3. Bez ogonka. Więc witamina D3 w bolusie, w dużej dawce, 25 do 50 tysięcy jednostek, ale w krótkim okresie czasu robi cuda.
Może naprawdę spowodować powrót, na tyle stymulować układ odpornościowy, bo ostatnio mówiliśmy, że, że nasze komórki układu odpornościowego produkują pewne takie peptydy antybiotyczne, defensyny i katalicydyny o szerokim spektrum działania. A druga sprawa, witamina D3 działa też przeciwko rozwojowi chorób autoagresywnych. Dlaczego o tym tu teraz mówię? Bo TH1, o którym przed chwilą mówiliśmy, to są te, które działają na wirusy w mechanizmie bezpośredniej interakcji komórkowej. Ale jeżeli te TH1 się za bardzo rozochocą, za bardzo rozmnożą i będą zbyt agresywne, to choroba wirusowa może przejść w taką tymczasową chorobę autoagresywną, bardzo autoimmunologiczną, bardzo agresywną względem na przykład dróg oddechowych. I na przykład te objawy, które my czujemy w czasie grypy, bóle stawów mięśni, to przypominają trochę choroby reumatoidalne, podwyższają się też te autoprzeciwciała, a to jest wynik jakby nadmiernej aktywacji układu odpornościowego, bo układ odpornościowy woli czasem przywalić do patogenu jakby z większego działa niż to jest potrzebne, tylko dlatego, żeby na wszelki wypadek go zniszczyć. No ale to ma też konsekwencje ogólnoustrojowe w postaci chociażby zniszczenia wielu tkanek i narządów we własnym organizmie. I te powikłania takie drastyczne, ta śmiertelność wynikająca z chociażby z koronawirusa u osób starszych, wynika, że to nie wirus ich zabija, tylko nadmierna reakcja układu odpornościowego i tam się rozwija pewna forma autoagresji, którą bardzo ciężko stłumić. To jest już taka, to już nasz układ odpornościowy nas zabija. A witamina D3, poza tym, że nas stymuluje do walki, nasz system obronny, to jeszcze dodatkowo tłumi tą niepotrzebną nadreakcję, nadreaktywność układu odpornościowego. Dlatego jest bardzo zalecana w bólusie w dużej dawce. I tutaj od razu do witaminy D3 konieczna w przypadku wzmocnienia odporności czy w trakcie walki z infekcją jest witamina A w postaci retinoli. Dlaczego? Opowiadaliśmy o tym, że, że one ze sobą współgrają w mechanizmie komórkowym. Witamina A zabezpiecza przed toksycznością witaminy D3, ale co najważniejsze, witamina A tutaj regeneruje, przyspiesza regenerację błon śluzowych, tych uszkodzonych w trakcie infekcji, czy w przewodzie pokarmowym, czy w układzie oddechowym. Bo jeżeli wirusy się namnażają, to niszczą te komórki, które tam wyściełają drogi oddechowe. To powoduje, że tam bakterie lepiej się namnażają. Dochodzi do nadkażeń bakteryjnych, tak, do zapaleń. Powierzchnia wymiany gazowej się zmniejsza. I ten transport śluzowo-rzęskowy, który tam jest, całkowicie hamuje. I przez to nie mamy tego naszego efektywnego takiego samooczyszczacza w drogach oddechowych. Więc witamina D3 w bólusie i od razu też spora dawka witaminy A, też przez te 2-3 dni można nawet do 25 tysięcy jednostek międzynarodowych retinoli zastosować. Retinoli jakby tutaj podkreślam. O witaminie C powiedziałeś, bo ja jeszcze chciałem wrócić do TH1, ale to za chwilę, bo witamina C jest strasznie kontrowersyjnym tematem. Szczególnie lewoskrętna. Tak, jest bardzo... wiadomo, no, eksperci tutaj cały czas dyskutują na temat, czy działa, czy nie działa. No, w przypadku... to powiem, co jest stwierdzone na pewno. Witamina C w odpowiedniej dawce na pewno skraca czas trwania infekcji wirusowych i zmniejsza nasilenie objawów, ale jednej rzeczy nie robi, nie zmniejsza ryzyka wystąpienia choroby wirusowej. Czyli na przykład jeśli bierzemy regularnie witaminę C, to nie możemy mieć pewności, że nigdy nie zapadniemy. Tak, bo już byśmy, cała populacja by nie chorowała. Ona nas nie uodparnia w ten sposób. Tak, nie uodparnia. Ona zwiększa odporność organizmu, ale nie uodparnia nas na wirusy. Nie uodparnia na wirusy, czyli nie można teraz powiedzieć, że łykam witaminę C, to nigdy nie zapadnę na chorobę wirusową. Tak. Nieprawda. Ale jeśli już zapadnę na chorobę wirusową i mam odpowiednią dawkę tej witaminy C, to nasilenie choroby będzie mniejsze, i czas trwania. Skutki i czas trwania będą mniejsze. Bo witamina C na pewno działa antyhistaminowo, przeciwzapalnie, antyoksydacyjnie. Też wzmacnia odporność tą w kierunku ataku na wirusa, bo zwiększa produkcję interferonów, zwiększa chemotaksję komórek. Co to jest? Czyli komórki chętniej
migrują w kierunku miejsca, gdzie trwa infekcja, namnażają się szybciej i produkują przeciwciała. Mhm. To też jest stwierdzone w różnych badaniach eksperymentalnych. A w przypadku jakby trwania takiego intensywnej choroby, kiedy nas już naprawdę tak porządnie poskłada, to no na mnie na przykład działa schemat postępowania, tak zwany bowel tolerance, czyli bierzemy witaminę C w protokole, opowiem jak ja to robię. Dokładnie. Biorę około grama sproszkowanej witaminy C i rozpuszczam w wodzie. I na przykład co 3 godziny biorę taką dawkę, aż pojawią się pierwsze takie symptomy z przewodu pokarmowego, mm-hmm. nie? Jakieś takie wzdęcia. To jest sygnał, że doszedłem do swojego bowel tolerance, czyli do takiej sytuacji, że już mój przewód pokarmowy więcej nie wchłania, tak? Że wszystko się dostaje do jelita grubego i powoduje nieprzyjemne objawy uboczne. I wtedy ustalam, że taka dawka jest maksymalna, którą mogę przyjąć w danej dobie, tak? I na przykład zmniejszam o 20-30% i utrzymuję przez jakieś parę dni, tak? I to rzeczywiście na mnie ekstremalnie działa. Ja od razu czuję się lepiej i w jakimś czasie całkowicie objawy takiego przeziębienia czy jakiejś infekcji wycofują się. W przypadku profilaktyki, no to zaleca się, żeby stosować tak 500-1000 mg witaminy C jednorazowo, na przykład rano, i tyle samo wieczorem, ale w preparatach, które mają spowolnione uwalnianie, bo wtedy nie mamy tych nieprzyjemnych działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego, no i całe 24 godziny nasz układ odpornościowy lepiej działa, jest zabezpieczony. Tak to z witaminą C. A jeśli mówimy o skuteczności, to ja tutaj nie będę z nikim polemizował ani przekonywał do witaminy C, ale proszę Was o jedno. Wpiszcie sobie w PubMed hasło vitamin C i sepsis. Tak, sepsa. I zobaczycie, ile ostatnio opublikowano publikacji różnych prac naukowych w bardzo prestiżowych periodykach o bardzo wysokim impact factor i te konkluzje z tych prac no, dają jakby wynika z tego, że niedługo witamina C oczywiście we wlewie dożylnym może być stosowana jako terapia wspomagająca w sepsie. Mhm. Więc no, nie można mówić, że witamina C nie działa. Nie można mówić, że to jest tylko strata pieniędzy. No oczywiście, to wiadomo, że tutaj trzeba rozgraniczyć. Witamina C we wlewach no, robi naprawdę bardzo dobrą robotę. Tak. Szczególnie właśnie z glutationem. Jak jest podawana, no, to w ogóle nie wyobrażam sobie podawać glutation bez witaminy C. Tak. No jest jakby, witamina C jest jakby takim katalizatorem tego glutationu, który się u nas adoptuje w organizmie. Tak. Także no, w przypadku brania doustnego są ograniczenia, bo organizm, im wyższa dawka jednorazowa, tym mniej wchłania. Dokładnie. I nigdy nie osiągniemy takiego stężenia który byśmy chcieli, który można uzyskać za pomocą wlewu, ale mówię, jeżeli będziemy stosować to dawkowanie według protokołu tolerancji jelit, no to mamy szansę, że po pierwsze nie dojdziemy do jakiegoś takiego poziomu, gdzie mamy biegunkę, gdzie bardzo boli nas brzuch, a poziom witaminy C w organizmie bardzo wzrośnie, tak? Oczywiście będziemy wydalać ją z moczem, większe będzie stężenie w moczu, ale to też jakby zabezpiecza drogi moczowe przed infekcją i w jakim stopniu zakwasza. Troszkę obciążamy nerki, ale niestety no, nic się nie dzieje. Właśnie, gdzie witamina C jest, jakie osoby muszą uważać na witaminę C? To takie, które chorują na pewną dysfunkcję enzymu, to jest dehydrogenaza glukoza 6-fosforanowa, ale to jest rzadka choroba genetyczna. Mhm. Osoby z hemachromatozą, czyli z tą też chorobą, już nie tak rzadką, ale genetyczną też, spiszczania żelaza. No i osoby z niewydolnością nerek i te, które nadmiernie produkują szczawiany. No to te osoby, te grupy pacjentów muszą uważać na bardzo duże dawki witaminy C. Tak. Okej. Okay. Wracając jeszcze, Paweł, bo powiedzieliśmy o D3 i o C, a jeszcze chciałbym wrócić do TH1 i glutationu, bo poza glutationem tą TH1, tą część, ten segment układu odpornościowego, który jest odpowiedzialny za walkę z wirusami, bardzo wzmaga cynk, więc tutaj też musimy przez ten okres przeziębieniowy brać wyższe dawki cynku, nawet 50 mg na dobę. Jeśli chcemy brać uodparniająco, no to 20 do 30 z dietą bogatą miedziową, też o tym nakręciliśmy odcinek. To wiadomo, musi być cynk zdecydowanie wyższy. Tak. I bardzo ciekawą taką częścią, bardzo taką ciekawą
takimi suplementacyjnymi wskazówkami jest stosowanie kwasów nukleinowych, RNA i DNA i preparatów z nukleotydami, bo to one są niesłychanie też ważne dla działania układu odpornościowego, szczególnie dla tej sekcji walki z wirusami, tej sekcji obrony komórkowej. Dlaczego? Bo my jako, znaczy organizmy są w stanie produkować własny DNA, własne RNA i można by powiedzieć, że wcale nie musimy przyjmować kwasów nukleinowych z diety, bo to są substancje endogenne, nie mamy zwiększonego zapotrzebowania ani deficytów. Okazuje się, że w trakcie trwania infekcji, czy w takim sezonie właśnie grypowym, to zapotrzebowanie znacząco wzrasta właśnie dlatego, że nasze komórki układu odpornościowego namnażają się bardzo szybko, przez to zużywają dużo więcej tych kwasów nukleinowych, a synteza kwasów nukleinowych to jest czas i dużo energii. I my tego czasu i energii nie mamy i kwasy nukleinowe zaczynają być kondycjonalnie esencjalne, czyli niezbędne kondycjonalnie, czyli w takich warunkach, kiedy organizm zmaga się z infekcją, my musimy je dostarczać z zewnątrz. I wykazano, że nukleotydy podane z zewnątrz bardzo silnie stymulują układ odpornościowy. Co ciekawe, we wszystkich tych odżywkach, nie w Polsce, ale w odżywkach dla niemowląt podaje się nukleotydy, żeby wzmocnić ich odporność. Co ciekawe jest, w medycynie weterynaryjnej zwierzętom się podaje nukleotydy, żeby wzmocnić ich system odpornościowy, też żeby radziły sobie w trakcie transportu, czy jakaś infekcja ich dopadnie. Zwierzęta hodowlane. Mhm. Więc jakie jest źródła, najlepsze źródła kwasów nukleinowych? Drożdże. Drożdże są najlepszym źródłem kwasów nukleinowych i możemy robić coś takiego, że takie drożdże piekarnicze rozdrabniamy, zalewamy gorącą wodą, bo nie mogą być świeże, nie mogą być w stanie namnażania się w naszym przewodzie pokarmowym. Możemy je trochę podgotować, tam 1-2 minuty i potem taki płyn na przykład pijemy, na przykład możemy posłodzić trochę odrobiną miodu, ale też nie za dużo, bo o cukrach mówiliśmy. Możemy dodać pyłku pszczelego, który też zawiera dużo kwasów nukleinowych, możemy mleczka pszczelego czy pierzgy. I taka mikstura świetnie stymuluje układ odpornościowy do walki z infekcjami. No. Więc kwasy nukleinowe, właśnie glutation i cynk to jest taka mikstura, która pozwala wzmocnić tą część układu odpornościowego odpowiedzialna za walkę z wirusami. Jeśli mówimy o glutationie, to nie możemy nie wspomnieć o selenie. Bo selen współgra z glutationem w wielu reakcjach biochemicznych. Mhm. Działanie enzymów, które wykorzystują glutation, jest uzależnione od selenu. Tak. Ale bardzo ciekawa rzecz. Te wirusy RNA, czyli do których należy między innymi właśnie koronawirus, grypa, zapalenie wątroby, HIV czy rotawirus, to one też produkują pewne białka, które są z selenu zależne. I jak się ten wirus bardzo szybko namnaża, to wykorzystuje cały selen z naszego organizmu. Dlatego nam brakuje tego selenu, pojawiają się objawy niedoboru selenu, układ odpornościowy coraz gorzej pracuje, a wirus po jakimś czasie zużyje cały selen. I jak brakuje mu tego selenu, to zaczyna mutować do bardziej zjadliwych postaci. Mhm. Jak zaczyna mutować do bardziej zjadliwych postaci, to choroba może mieć nieprzewidywalny przebieg. Dokładnie. Jak teraz podajemy selen, to tak, wysycamy cały organizm selenem, szczególnie nasz układ odpornościowy. On lepiej działa, lepiej kontroluje replikację wirusa, a selen, który idzie dla wirusa, powoduje, że on przestaje mutować. I przestaje być tak bardzo zjadliwy, tak bardzo niebezpieczny. Więc w przypadku uodparniania 100 mikrogramów na dobę, w przypadku walki nawet do 400 przez krótki okres czasu mikrogramów na dobę selenu, który uzupełnia właśnie działanie glutationu i tych innych substancji, o których przed chwilą mówiliśmy. No. Super. Także no, myślę, że tak. Po pierwsze, no, doskonale znaliście temat, nic nowego nie odkryliśmy, no bo z tego co wiem, to nasi słuchacze no, reprezentują dość duży poziom wiedzy, co nas bardzo cieszy, bo naprawdę fajnie by było nawet kiedyś porozmawiać. To jedna rzecz, a druga rzecz myślę, że może kilka jakichś takich części tego dzisiejszego nagrania było dla Was nowe, fajne i
i coś z tego przyswoiliście, wynieśliście nowego, jakoś zwiększyliście swoją wiedzę, bo ja także tutaj jak słucham zawsze Tomasza, zawsze jest coś, czego akurat nie wiem i czego się dowiaduję, dlatego no dla mnie te nasze rozmowy są też bardzo, bardzo edukacyjne. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę, mogę tylko tutaj nadmienić, że nasz film ten dzisiejszy, dzisiaj jest niedziela, dzisiaj go nagrywamy, on dzisiaj trafi do Was do obejrzenia, ale w środę jeszcze dodam jeden filmik, ponieważ wczoraj miałem przyjemność goszczenia jednego z moich podopiecznych, bardzo niezwykłego, nie będę tutaj zdradzał na razie, kim ta osoba jest, powiem tylko tyle, że jest dwukrotnym mistrzem świata w kulturystyce zawodników niepełnosprawnych na wózkach. Ja go w tej chwili przygotowuję do kolejnych zawodów. Nakręcaliśmy przy okazji film na festiwal filmów dokumentalnych, więc do kin, więc coś naprawdę bardzo fajnego. Przy okazji też pozwoliłem sobie na rozmowę z nim, także ta rozmowa będzie udostępniona Wam w środę. Zapraszam również do obejrzenia, bo naprawdę mega ciekawy człowiek, który no może zainspirować do tego, że przede wszystkim ze sobą można zrobić wiele i tylko wystarczy chcieć. A za dzisiejszy odcinek bardzo serdecznie dziękujemy. Myślę, że był dość ciekawy i będzie Wam się podobał. Subskrybujcie kanał, lajkujcie, jeżeli macie ochotę, piszcie, jeżeli macie ochotę. Kontakt z nami znacie, zawsze podajemy, gdyby była jakaś ważna sprawa, naprawdę zapraszam do kontaktu bezpośredniego. Dziękuję Wam serdecznie. Do widzenia, życzę udanego oglądania i miłego wieczoru. Cześć. Cześć.